Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na naszym webinarze zatytułowanym trochę przewrotnie Lektura szkolna, co z nią nie tak. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, dlaczego jedne lektury szkolne są bardziej popularne wśród uczniów niż inne, dlaczego jedne są czytane, a inne są pomijane i o tym, jak na ten problem możemy, jak sobie z tym problemem możemy poradzić. Ja nazywam się Magdalena Domańska, jestem koordynatorką programu Młodzi w Akcji, w ramach którego odbywa się ten nasz dzisiejszy webinar. Witam Państwa jeszcze raz. Proszę napisać, jestem bardzo ciekawa, czy są Państwo z naszego programu, czy może dowiedzieli się Państwo z Facebooka, czy są może Państwo z jakichś innych naszych programów tutaj. No i oddaję głos Pani Agnieszce. Aha, i jeszcze jedna sprawa. Zaświadczenia będą podane na koniec. Link do tych zaświadczeń będzie podany na koniec. Także proszę cierpliwie czekać do końca. Wtedy już wszystko będzie wiadome. Także oddaję Pani Agnieszce głos i życzę udanego wieczoru. Dzień dobry wszystkim. Witam w ten piękny grudniowy wieczór. Cieszę się, że zechcieli Państwo poświęcić czas i zastanowić się chwilę właśnie nad tym, co jest nie tak z lekturami szkolnymi. Dziękuję Magda za wstęp do naszego webinaru. Ja nazywam się Agnieszka Skawińska i jestem trenerką, animatorką kultury. Współpracuję z wieloma ośrodkami kultury, prowadząc warsztaty i szkolenia, ale jestem także nauczycielką języka polskiego. Przygotowuję uczniów na zajęcia indywidualnych do egzaminu ósmoklasisty i matury. Specjalizuję się przede wszystkim w literaturze romantyzmu, a moim ulubionym poetą jest Juliusz Słowacki, o którym dzisiaj troszeczkę, do niego troszeczkę nawiążę, ponieważ nie wybaczyłabym sobie, gdybym cokolwiek o Słowackim nie powiedziała. Jeśli w trakcie pojawią się jakieś pytania lub wątpliwości tego, co mówię, bardzo proszę zapisywać je na czacie. Będę się starała co jakiś czas spoglądać właśnie na czat, odpowiadać na Państwa pytania. Zobaczymy właśnie, czy czat działa. Bardzo proszę o informację, czy są wśród nas nauczyciele. Tak, są. O, dużo, dużo nauczycieli. Jeśli mogę zapytać, to jakie klasy Państwo uczą? Ciekawe, liceum 4-8, 4-8, 1-3, 7-8, 5, dużo, super, liceum. Ekstra. Na początku chciałam opowiedzieć taką historię, ponieważ może zacznijmy tak jak było w opisie wydarzenia. Proszę na chwilę zamknąć oczy. O, szkoła branżowa, technikum, szkoła podstawowa, 7-8, liceum, technikum, szkoła podstawowa, super. Byłbym na chwilę zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że zadaliśmy uczniom tekst do przeczytania. Słabo słychać. Czy teraz będzie słychać? Będę głośniej mówić. Głos szwankuje. Teraz lepiej? Lepiej, dobra. Super, dzięki za informację. Spróbujmy zamknąć oczy, wyobrazić sobie, że tekst, który zadaliśmy naszym uczniom do przeczytania, wszyscy przeczytali. Przychodzimy na nasze zajęcia, wszyscy są przygotowani, że możemy spokojnie prowadzić nasze zajęcia, że możemy zrealizować program, nasz scenariusz naszej lekcji tak, jak to sobie wyobrażaliśmy. Czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić taką lekcję? Dobry wieczór. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić, nie. Od razu wiem, że to sen, raczej nie. Dokładnie. Ja powiem tak, kiedy byłam jeszcze na studiach, czyli czasy zamierzchłe, byłam na specjalizacji właśnie pedagogicznej, może nie właśnie, trudno sobie wyobrazić. Byłam na specjalizacji pedagogicznej, nasi wykładowcy, świetni ludzie, opowiadali nam, że
Nauczyciel języka polskiego to jest taki zawód, takie wyzwanie dla nas, że taka przygoda to jest, że różne ciekawe rzeczy będą nas spotykali. Kazali się nauczyć oczywiście podstawy programowej, to jest jeszcze ta podstawa programowa, która obowiązuje jeszcze w klasach maturalnych. Znaliśmy tą podstawę programową na pamięć. Pytali nas na wyrywki na zajęciach. Mówili, jaka to jest świetna podstawa programowa. Tutaj nasi uczniowie dowiedzą się tego, to poznają. Będą tacy aktywni na zajęciach, ponieważ takie metody świetne wam pokażemy, takie techniki, takie niesamowite rzeczy. Tutaj napiszemy taki genialny scenariusz lekcji, wszystko pójdzie tak pięknie. No i ja z tym bagażem wiadomości poszłam na moje pierwsze praktyki do szkoły właśnie średniej. No i właśnie, co się stało? Nauczycielka języka polskiego poleciła swojej klasie przeczytać opowiadanie. To było, jeśli dobrze pamiętam, opowiadanie Żeromskiego, które liczyło około 7-8 stron. No i ja napisałam ten piękny, wspaniały scenariusz lekcji, tak jak uczyli mnie to na studiach. Każdą minutę miałam zaplanowaną, każde pytanie opracowane, każdą metodę. Ta lekcja miała być tak wspaniała. No i przyszłam na te zajęcia i okazało się, że w klasie 20-paroosobowej tylko jedna osoba przeczytała. Streszczenie opowiadania 7-8-stronicowego. Czy mieli norma właśnie, czy mieli Państwo takie doświadczenie? Tak, dokładnie. Więc tak. Aha. Dla mnie był to szok, zderzenie właśnie z klasą, ponieważ tak tyle dowiedziałam się na studiach, tyle tego poznałam. I potem zderzenie z rzeczywistością. Także tak jakby ta podstawa programowa, pięknie opracowana, wspaniała w swojej formie, nijak się miała do rzeczywistości. Ale od razu mu powiem, że nie jest tak, że uczniowie w ogóle nie czytają książek. Gdybyśmy wychodzili z tego założenia, to by była bzdura kompletna, ponieważ uczniowie czytają. Tak, w podstawówce jest trochę lepiej z czytaniem, szczególnie w klasach młodszych. Tak, klasy właśnie 4, 5, 6 znacznie bardziej czytają teksty zadane, lektury szkolne. Natomiast młodzież głównie czyta bardzo dużo, ale nie lektury. Dużo czyta fantastyki, dużo czyta romansów. Co jest ciekawe, ostatnie badania przeprowadzone właśnie w czytelnictwie pokazały, że nasze społeczeństwo więcej czyta niż w ubiegłym roku. Jest różnica około 2%. 2% więcej ludzi przeczytało w ubiegłym roku i na początku tego roku książkę. To jest bardzo pozytywne. Ale co jest nie tak z lekturami? I chciałabym na początku wyjaśnić, co to jest lektura. Lektura, jak nam słownik języka polskiego podaje, ma trzy znaczenia. Jest to czynność czytania, spis książek przeznaczonych do czytania oraz to, co się czyta lub to, co należy przeczytać. 1,5 godziny. Coś, co się czyta. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego podaję taką definicję? Ponieważ ja wcześniej na to nie zwracałam uwagi, dopiero w zderzeniu z uczniami, z moimi uczniami, zaczęłam na to zwracać uwagę. Ja używałam do tej pory słowa lektura właśnie w tych trzech znaczeniach. Dla mnie były to właśnie teksty, które miałam przeczytać, które były zadane. Były to też na przykład redaktorzy czasami, jak omawiają na portalach telewizyjnych
różnego rodzaju prasę codzienną, to mówią, lekturą na dziś obowiązkową jest to i to. Albo na przykład jak kupiłam sobie nową książkę, albo poszłam do biblioteki i wypożyczyłam jakąś książkę, to mówiłam, o, mam na dzisiaj świetną lekturę. Czyli coś, co będę czytała. Nie było to coś obowiązkowego, ale coś dla przyjemności. Natomiast uczniowie przede wszystkim traktują lekturę jako, rozumieją lekturę jako lektura szkolna. Coś, co jest obowiązkowego, coś, co nam każą przeczytać, coś, co już z samego nazewnictwa jest nudne. I to będzie dla nas katorga, tak myślę. Dlaczego zwróciłam na to uwagę? Któregoś razu, kiedy pracowałam z uczennicą klasy ósmej, ćwiczyłyśmy pisanie rozprawki. Wiemy, że na maturze zadanie, polecenie do egzaminu, właśnie do napisania rozprawki jest skonstruowane w ten sposób, że jest napisane odwołaj się do lektury obowiązkowej i innego tekstu kultury. Moi uczniowie nie rozumieją, że można czytać dla przyjemności. Tak, też się tak zdarza. To jest świetne sformułowanie. Teksty kultury, więc można się odwołać właśnie do tekstu literackiego, do filmu, do innej książki, do jakiegoś utworu muzycznego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na egzaminie do ósmej klasy jest sformułowanie na przykład takie. Odwołaj się do lektury obowiązkowej albo do innego tekstu literackiego. W założeniu coś, co przeczytałem dla przyjemności, albo inna lektura. Niekoniecznie z lektur obowiązkowych do egzaminu, ale na przykład z młodszych klas, czy tak dalej. I podczas pisania tej rozprawki zdarzyła się ciekawa rzecz, taka dość zabawna. Dziewczynka odwołała się do właśnie lektury obowiązkowej, tak jak było to w poleceniu, i zastanawiała się, jaki kolejny tekst literacki użyć tutaj w tym akurat temacie. Ja sformułowałam pytanie w ten sposób, do jakiej innej lektury można się odwołać, możesz się odwołać. I co było ciekawe, ona automatycznie zaczęła myśleć o tych lekturach obowiązkowych do egzaminu. Zaraz sobie przypomnimy, jakie to są lektury, ale nie pomyślała ani o tych lekturach, które miała w klasie 4-6, tylko tych konkretnych 7-8, do niezbędnych do egzaminu. Więc od tamtej pory staram się unikać słowa lektura, jeżeli rozumiem to jako jakiś inny tekst, który nie jest z zakresu lektur obowiązkowych. Czy w wieku 14-15 lat sam z siebie się nie pokwowadzić, czy ponad to dłuża? Sam z siebie może nie, ale miałam taką uczennicę, dla której Quo Vadis było jej ulubioną lekturą. Że za każdym razem coś albo cytowała z Quo Vadis, albo odwoływała się do Quo Vadis, gdzie tylko mogła, w jakiej tylko rozprawce mogła się odwoływać, to tylko Quo Vadis. Myślę, że Sienkiewicz tak ma, nie wszyscy lubią Quo Vadis, bo mam różne doświadczenia z tą lekturą, jeśli chodzi o uczniów. Ja na przykład uwielbiałam Ogniem i Mieczem w klasie 6. Ja z chęcią czytałam pana Tadeusza w liceum, ale ja kocham książki. No właśnie. A co z tym biednym panem Tadeuszem obecnie się dzieje? Przejdźmy dalej. Skutki. Chciałabym zacząć od końca troszeczkę. Żeby dojść do problemu nieczytania, zastanówmy się najpierw, jakie są skutki. Ja tutaj sobie kilka skutków wypisałam, ale jeżeli Państwo na przykład zauważyli jakieś takie właśnie skutki, takie wyniki tego, że uczniowie nie czytają, to bardzo proszę zapisać na czacie. Zniechęcenie na przykład. Zniechęcenie czym? Ja tutaj napisałam niechęć do czytania na przykład.
Czasami mówi się tak, że kiedy uczeń w pierwszej kolejności styka się z lekturami, które będą miały dla niego właśnie niezrozumiały język i kontekst, jak tutaj pani Magdalena napisała, to jest właśnie, skutkuje to tym, że uczniowie wyobrażają sobie albo kojarzą lektury szkolne z czymś nieprzyjemnym. Trudność w wysławianiu się uczniów. Tak. Są zbyt archaiczne teksty. Kultura obrazkowa. Dokładnie. To jest ten problem. Jak widzą coś, co jest troszeczkę grubszego, to już drgawek dostają. Przestarzały kanon lektur. Przestarzałe teksty. Mało ciekawe. Lektura szkolna ma złą konotację. Przymus zabija przyjemność czytania. Właśnie też. Tak, więc takie są też badania, że pokazują, że jeżeli uczeń styka się z takimi trudnymi tekstami, to ma później trudność z czytaniem dla przyjemności. Fakt, że uczniowie czytają mało, powoduje, że obowiązkowa lektura jest nieatrakcyjna, bo obowiązkowa. Dokładnie. Niezrozumiałe. Czwartoklasiści bardzo cieszyli się, że przeczytali Akademię Pana Kleksa. Teraz czytają Pinokia, mówią, że to najciekawsze z lektur. Siedmioklasiści skręcali się bólu podczas czytania drugiej części Dziadów. O tak, zaraz do drugiej części Dziadów dojdziemy. Co ja tam jeszcze wypisałam? Problem w uczeniu się. Od razu zaznaczam, że nie wszystkie te skutki są związane akurat ściśle z czytaniem lektur, chociaż jest to powiązane, bo niektóre z tych problemów mają troszeczkę szersze konotacje, znaczenie. Język często stanowi przeszkodę. Więc to, co ja zaobserwowałam wśród uczniów klas ósmych i maturzystów też, to jest właśnie brak umiejętności wydobywania informacji ze źródła czytanego. Jeżeli widzą te, jeżeli chodzi o na przykład o słowniki papierowe, książka fizyczna, to jeszcze się nie spotkałam, żeby któryś z tych uczniów sięgnął po taką książkę, głównie dlatego, że nie mają jej w domu, a jeżeli mają nawet, nie potrafią z niej korzystać. W jaki sposób znaleźć dane hasło? Tego ich trzeba nauczyć dopiero. Ale też niechętnie to robią. Czwarta klasa była zadowolona z komiksu Kajko i Kokosz. Chociaż to nie jest łatwy tekst. Tak, to nie jest łatwy tekst, tekst bardziej dla starszych. Nie znają kontekstów historycznych. Właśnie, przedmioty nie są zsynchronizowane. Tak, to jest jeden z tych problemów, dlaczego lektury są tak niezrozumiałe. Dokładnie. Więc problem w uczeniu się. Co dalej z tego wynika? To jest trudności w czytaniu ze zrozumieniem. Jeżeli mają tekst przed sobą, jeżeli jest to tekst popularno-naukowy dla ósmoklasistów albo tekst naukowy u maturzystów, to nie ma większego problemu z rozwiązaniem tego tekstu, jeśli są to pytania zamknięte. Problem pojawia się, kiedy albo muszą zanalizować dany tekst, którego wcześniej nie znają. Pierwszy raz widzą na przykład tekst lektury przed sobą. Treść lektury znają, bo sobie tam poczytają trochę o tej lekturze, pamiętają coś tam z lekcji, ale kiedy widzą pierwszy raz tekst przed sobą, no, jest ząk. Nie wiedzą, co z tym tekstem zrobić. Problemy z pamięcią. Czytam i nie pamiętam, co przeczytałem. Nie czytają, więc mają trudności ze zrozumieniem. Tak jest. Warto mówić, dobra. Trudności, gdzie to skończyłam? Problemy z pamięcią. Ja miałam taką sytuację, kilka razy mi się tak zdarzyło, że omawiałam z uczennicą klasy ósmej przez godzinę, 60 minut, właściwie wers po wersie, Żonę modną Krasickiego.
Wszystkie niezrozumiałe słowa zostały wyjaśnione. Wszystko, co tam się wydarzyło, zostało wyjaśnione. Kontekst historyczny został dodany, więc nie powinno być problemów. Została przygotowana notatka przez te 60 minut. No, wydawałoby się, że uczennica już powinna wszystko wiedzieć na ten temat. No, ale tydzień później, czy dwa tygodnie później, przygotowała mi test, gdzie był fragment Krasińskiego, żony modnej, i do tego były pytania. Z pytaniami zamkniętymi oczywiście poradziła sobie bez problemu, natomiast pytania otwarte już stanowiły problem, kiedy trzeba było właśnie przeanalizować ten fragment na górze. Ona czyta i mówi, że ona nie wie, o co tutaj chodzi. Chociaż tydzień, dwa tygodnie temu przerobiłyśmy dokładnie wers po wersie ten utwór. Ona mówi, że nie pamięta. Nie pamięta, co tam się w tym utworze wydarzyło. I nie jest w stanie zbudować odpowiedzi, krótkiego zdania odpowiedzi, po polsku oczywiście, na ten temat. Więc tutaj problemy z pamięcią. To może być właśnie ten szerszy problem, tak jak tutaj Państwo piszecie, że to może być ten kultura obrazkowa, tutaj może wpływać na to, to, że posługujemy się skrótami, emotikonami, to może właśnie tutaj na ten problem wpływać. Co dalej? Jakie są kolejne skutki? Trudność w napisaniu rozprawki, w doborze tekstu literackiego do tematu. To jest taki problem, że kiedy mam pierwsze zajęcia z uczniem, zawsze proszę, żeby przygotował mi, oprócz tego, że chcę go poznać, jakie są jego zainteresowania i tak dalej, najlepiej jak ktoś mówi, że interesuje się czytaniem, to jest normalnie, to jest niesamowite wtedy, a żadnego tekstu literackiego nie przeczytał, znaczy lektury, ale interesuje się czytaniem, no w porządku. W każdym razie zawsze proszę na takich pierwszych zajęciach, żeby taka osoba albo przyniosła mi jakiś tekst, albo napisała rozprawkę na zadany temat. No i w większości przypadków, bo nie wszyscy, bo zawsze pojawiają się też u mnie osoby, które po prostu chciałyby troszeczkę powtórzyć tylko materiału do egzaminu, które mają przeczytane wszystkie lektury, naprawdę zdarzają się takie osoby. Z takimi osobami to się po prostu cudownie pracuje, ale to jest naprawdę 10-20% ze wszystkich uczniów, z którymi się spotykam. A pracowałam już naprawdę z wieloma uczniami. I taki uczeń mówi mi, no, że przed egzaminem, jak przyjdzie we wrześniu, to jeszcze jest, da się to uratować. Ale miałam sytuację, że przyszła dziewczynka z 8 klasy. To był chyba koniec stycznia. Egzamin miał być w kwietniu. Która nie przeczytała żadnej lektury. I co w takiej sytuacji możemy zrobić? Możemy bazować w sumie tylko na opracowaniach i starać się w jakiś sposób je przygotować. Omawiać na każdych zajęciach po 1-2 utwory, co oczywiście traci to na tekście literackim jako takim. No i też przygotowanie do egzaminu jest jako takie, prawda? I kiedy dostaję tekst ósmoklasisty, pierwszy, ja widzę, jak on jest napisany, to czasami mam ochotę się po prostu za głowę złapać. Co to jest? To jest tekst, który mógłby napisać uczeń klasy 5-6. Tak są sformułowane zdania w języku polskim, na takim poziomie. Więc na tym trzeba dużo pracować. Więc problem z budowaniem zdań, z tym, w jaki sposób przekazać myśli i myśli na papier przelać. Kolejna sprawa, w jaki sposób dobrać tekst literacki do tematu. Tu już jest ogromny problem, bo jeżeli nie znam dokładnie tego tekstu literackiego, nie przeczytałam go,
no to w jaki sposób, w dość szybki sposób, bo na egzaminie nie ma jakoś specjalnie dużo czasu, w jaki sposób mogę przypomnieć sobie ten tekst, żeby go opisać, żeby cokolwiek o nim wiedzieć i nie zmyślać czegokolwiek, bo też zdarzają się takie rozprawki, że wymyślają niestworzone rzeczy. Mam wrażenie, że lepiej wychodzi Krasicki, jak omawia się go w całości lub cały utwór nie dzieląc. No właśnie, tak. Chociaż tak jak w tym wypadku, co miałam, to no, cały utwór był omówiony dokładnie i dwa tygodnie później już nic z niego nie zostało. Więc przyjęłam taką taktykę, że co kilka zajęć jeszcze raz wszystkie lektury powtarzam, żeby cokolwiek z tego zostało. Kolejna sprawa jest trudność z wyciąganiem wniosków i kojarzeniem faktów. To jest właśnie podobne do tego wyżej. Na przykład, co jest czy w jakiejś innej lekturze, czy w jakimś innym tekście literackim jesteśmy w stanie dostrzec podobieństwa lub przeciwieństwa. Tutaj jest trudność. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli siedzą w domu i myślą sobie nad tym godzinami, to w pewnym momencie potrafią coś wymyśleć. Ale na zajęciach jest problem. Nie podam jakiegoś konkretnego przykładu, ale jeszcze do tego dojdziemy. Kolejna sprawa, co jest oczywiście takim podsumowaniem tego wszystkiego, to jest ostatecznie obawa przed egzaminem. Przez 3-4 lata, teraz liceum będzie trwało 4 lata, wcześniej 3 lata, przez 3 lata na przykład taki obecny maturzysta nic sobie nie robił, nie czytał książek, słabo się uczył i tak dalej. I nagle przychodzi wrzesień, przypomina sobie taki uczeń, że ma maturę i oho, jak tu maturę zdać? Się zaczyna zastanawiać i szukać sposobów. Dobrze, jeżeli myśli o tym we wrześniu, gorzej, jeżeli myśli o tym w drugim semestrze. Takie mniej więcej skutki wypisałam. Przypomnijmy sobie sekundę, jakie są lektury obowiązujące do egzaminu obecnie. Dla klas 7-8 jest to dokładnie 12 autorów. Z tego, co było mówione podczas konferencji ministra edukacji, część z tych utworów wypadnie podczas egzaminu w roku przyszłym, 2021. Wypadną prawdopodobnie jeden z utworów Wańkowicza, artysta Mrożka wypadnie. To są jeszcze niepotwierdzone informacje, także tak podaję tylko to, co prawdopodobnie się, właśnie, Żona Modna wypadnie i jeszcze coś, Żeramski, Syzyfowe prace. Czy tylko czy motywowanie, czy też straszenie egzaminem wpływa na efektywność? Absolutnie nie. Ani oceny nie pomogą, część trenów wypadnie, tak. Ani dobra ocena w szkole nie motywuje ucznia, chyba że jest to dobry uczeń, któremu zależy, ani egzamin, to nic nie pomaga. Dopiero jeżeli miałam takiego ucznia, maturzystę właśnie, który od stycznia, pracowałam z nim od września, od stycznia zaczął mi co tydzień mówić, ile jeszcze czasu do egzaminu zostało, a nauka postępowała z trudem. W pewnym momencie faktycznie egzamin motywuje, ale nie od września na przykład, kiedy ten egzamin tak jeszcze jest daleko. To tak, tutaj kilka tytułów wypadnie, ale to jest spis lektur, który obowiązywał do tej pory. Przy maturze wypisałam tylko te tak zwane lektury z gwiazdką, które trzeba znać. Do tego dochodzi w tym roku jeszcze Zemsta Fredry i Dziady część druga.
to były utwory przerobione w gimnazjum. Więc jest to taka pigułka tych lektur, które najczęściej się pojawiają na wypracowaniach. To nie jest jakaś taka reguła, że one tam się pojawią, ale tak patrząc na ostatnie lata, to w tym roku było wesele, w ubiegłym roku były dziady, 2 lata temu była lalka i one się jakoś tak przeplatają co chwilę. Tam inne motywy oczywiście są wykorzystywane, ale głównie są to właśnie te utwory. Patrząc tak na te tytuły, na tych autorów, pisarzy i poetów, co możemy zaobserwować? Co tutaj tak jest takiego charakterystycznego? Klasyka, tak, co jeszcze? Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? 5 osób pisze, poczekamy. Mało współczesnych tekstów, oczywiście. Nieśmiertelność, historia, patriotyzm, nie ma fantastyki. Z fantastyką to bym się trochę kłóciła. Archaiczny język, męczeńska tematyka. Otwory mają ponad 100 lat. Język, którego uczniowie nie rozumieją i brak odniesień do tego, co ich interesuje. Teksty niedostosowane do wieku. Tak, tutaj dużo racji w tym jest. Kiedyś trzeba poznać klasykę. A co ciekawe, bo miałam taką dyskusję na portalu społecznościowym, pokażę to później, a propos tego zdania, kiedyś trzeba poznać klasykę. A ja twierdzę, no, że jeśli się ukaże, to nie będzie od zero. Tak. Mało odniesień do współczesności, tylko klasyka, połączenie z ich życiem, nie ma ich, poważne, smutne. To styka w stylu Czary Maj. Dobra. A czy ktoś zauważył? Ojej, czekam na moment. Problem jest też sposób rozmawiania o lekturze. Jeśli stawia się ją tylko i wyłącznie w perspektywie zdania egzaminu, napisania rozprawki i tak dalej, to ciężko rozbudzić zainteresowanie uczniów bohaterami, sytuacją, postawienie w efekcie samym czytania. Tak, to jest dokładnie o to chodzi. Zaraz zastanowimy się nad tym, czy możemy nakłonić uczniów do czytania lektur dla przyjemności. Tak, tematyki kręci swoje dzieciaki. Dobra, czy ktoś zwrócił uwagę, na pewno wszyscy, że są to głównie teksty XIX-wieczne. Nasza klasyka składa się głównie z tekstów XIX-wiecznych. Mamy tutaj, no Dickens to akurat Anglik, prawda, ale mamy Fredro, Mickiewicz, Sienkiewicz, Słowacki, Żeromski, Prus, Wyspiański. Wszystko to jest XIX wiek. I teraz taki uczeń zaczyna się zastanawiać, w jaki sposób mogę odnieść, właśnie tak jak Państwo piszą, ten XIX wiek do mojego życia. I tutaj mam jeszcze ciekawą rzecz, o której też chciałabym wspomnieć. To jest wypowiedź nauczycielki języka polskiego z Lublina, udzielona zaraz po tym, jak ogłoszono te pierwsze informacje na temat zmian w egzaminie planowanych. Udzielona została ta wypowiedź dla Dziennika Wschodniego. I ta pani nauczycielka mówi mniej więcej tak. Obowiązkowe nie będą już między innymi syzyfowe prace Żeromskiego i Krasicki. Z moich obserwacji wynika jednak, że akurat z tymi lekturami uczniowie radzili sobie bardzo dobrze. Zwłaszcza losy ich rówieśników żyjących w czasie zaborów były dla nich nawet interesujące.
Zrezygnowałabym natomiast z pana Tadeusza. Większość uczniów przy jego omawianiu bazuje na opracowaniach, bo tekstu nie czyta, bo go nie rozumie. To nie jest lektura dla dzieci w tym wieku. Czy zgadzacie się państwo z tą opinią? Tak, zgadzam się. Tak. Nawet licealiści nie rozumieją. I z tego, co pamiętam, mogę się mylić, to proszę mnie poprawić, już od czwartej albo piątej klasy pojawiają się w podręczniku szkolnym fragmenty pana Tadeusza. Szkoła średnia też ma problemy z tekstem. Zachęcać do myślenia, interpretacji, zamiast szukać odpowiedzi na pytanie, co autor miał na myśli. Klasa szósta ma, czwarte klasy też mają. Właśnie. Więc ten pan Tadeusz tak naprawdę towarzyszy nam już od samego początku. Mam córkę w klasie ósmej, lubi czytać, to chyba przecinek, pan Tadeusz dla niej to jakiś koszmar. Tak, moja uczennica, która uwielbiała Quo Vadis, też mówi, że pan Tadeusz to był koszmar. Jak to można czytać w ogóle? Trzeba dzieciom tłumaczyć z języka, z polskiego na nasze, prawda? Chociaż ja właśnie specjalizuję się w literaturze romantyzmu i dla mnie język Mickiewicza jest dużo bardziej zrozumiały niż innych romantyków. Mickiewicz dążył do tego, już troszeczkę wyprzedzam też prezentację, Mickiewicz dążył do tego, żeby jego język był jak najbardziej zrozumiały. Takiego sobie wymyślił odbiorcę, że ten język ma być bardzo zrozumiały. W przeciwieństwie do Słowackiego, który szukał różnych znaczeń danych słów. Więc dlatego zastanówmy się teraz, co z lekturami jest nie tak? I tutaj chciałam spróbować zrobić ciekawą rzecz. Sekundkę sobie to skopiuję. Link. Tutaj na czat wrzucam link do takiego narzędzia internetowego, jakim jest Mentimeter. Kiedy państwo wejdą na ten link, pojawi się taka tabelka, coś takiego, z pytaniem, co jest nie tak z lekturami, i jest tam 5 odnośników, do których można wpisać albo po jednym słowie, albo po dwóch słowach, albo po dwa słowa, krótkie odpowiedzi. Zaraz zobaczymy, czy nam się to uda. Ja zaraz udostępnię. Zobaczymy, czy się uda, bo tego nie próbowałam. Dobra, czy widać? Mam nadzieję, że widać to. Nie mam dostępu do czatu, zaraz jakoś to sobie spróbuję. Nie widać? Teraz? Taka plansza powinna być z... Nie widzimy. Nie ma. Dobra, to ja to później, właśnie jest jakiś problem z tym. Teraz spróbuję, momencik. Aha, nie można udostępnić ekranu. Dobra, to jakiś problem jest. W każdym razie ja tutaj widzę, mogę sobie, będę mówić, co tutaj jest napisane. Jest, jak się wejdzie w link do czatu. Ja mam tutaj cały zbiór tego wszystkiego. Mamy tak, że są, napisali państwo, że są niezrozumiałe, nieciekawa tematyka,
obowiązkowe, że są, przymusowe, zbyt trudna treść, archaiczny język, trudne w odbiorze, nudne dla uczniów, nudne, przymus lekturowy zabija, mało ciekawe, długie. Odpowiedzi się powtarzają. A później zrobię zdjęcie i prześlę do centrum, bo może uda mi się na czat wrzucić, to zaraz sprawdzimy. Mało interesujące, tak, głównie się to powtarza. Dla uczniów lektury są mało interesujące. Chwilę mnie wyrzuciło coś. Mam nadzieję, że słychać. Okej, okay, jest, okej, okay, dobrze. To wracamy do naszej prezentacji. Już się nie będę bawić, obiecuję. Dobrze, to jest, tak, idziemy dalej. Ja też sobie kilka wypisałam. Pewnie niektóre się będą powtarzały, ale też opiszemy, jak to wygląda. Właśnie, na pierwszym miejscu napisałam niechęć do czytania, czyli brak wyrobionego nawyku czytania. Czasami mówi się tak, że kiedy rodzice czytają małym dzieciom, tak, do poduszki na przykład, czy po prostu codziennie im czytają po parę minut, no to wyrabia się taki nawyk czytania. No, po części jest to prawda, ale niechęć do czytania, z czego jeszcze może wynikać? Tu mamy brak motywacji wewnętrznej. Właśnie z tego, że na przykład wskazują, z tego co zaobserwowałam, z tego co mówiła młodzież, z którą pracuję, żmudne zajęcie, tak, zaraz do tego dojdziemy, objętość i brak motywacji. Tutaj, jeżeli chodzi o objętość, to ja bym się tutaj kłóciła strasznie. Ponieważ moi uczniowie, ci prywatni, mają, dużo czytają ogólnie. Nie lektur, ale dla przyjemności czytają. I kiedy widzę na ich półce na przykład książkę z gatunku fantastyka albo inne romanse, które mają po 300 stron, które Harry Potter na przykład jest jeden z tomów, który ma ponad 600 stron, albo Dukaja na przykład też czytają, licealiści głównie, który ma prawie 1000 stron, a mają problem z Dziadami, część druga, która ma 20 stron, no to co jest nie tak? Aha. Kolejna sprawa, brak motywacji. Tutaj z tym brakiem motywacji to jest tak, że dlaczego ja mam to czytać? To jest właśnie mało interesujące, nieatrakcyjny temat, trudny język, nie rozumiem, co tam jest napisane. Czasami muszę czytać po kilka razy, żeby zrozumieć to jedno zdanie. Tak mówią uczniowie. Nieatrakcyjny temat, okej, okay, w porządku. Z tym się mogę zgodzić, że jest trudny język, oczywiście, bo są to głównie utwory XIX-wieczne. Niezrozumienie treści, jasne, bo jest trudny język. To, że poznajemy niektóre utwory tylko we fragmentach, też mogą wpływać na to, czy rozumiemy dany utwór, czy nie. W mojej bibliotece najchętniej czytają kryminały. Coben. Właśnie, coś, jeszcze sprawdzam, czy coś pominęłam. Dysleksja, słaba technika czytania. Zgadza się.
Ale czy z kolei, bo czasami jest tak, że uczniowie faktycznie mają tą dysleksję, ale czasami zdarza się, że ta dysleksja jest nabywana właśnie przez to, że mogę się mylić, to proszę mnie poprawić, że czasami tą dysleksję się nabywa. Z tym można walczyć, moim zdaniem. Próbować coś, to wymaga dużo, dużo pracy, dużo żmudnej pracy, ale jest się to w stanie jakoś może nie tyle zatrzymać, co troszeczkę pomóc takiemu uczniowi. Często czyta się na czas. Brak planowania czasu na czytanie, na naukę. Właśnie, to jest ten problem. Też mówią uczniowie, że nie mają czasu. Po części jest to prawda, bo patrząc na to, ile ci uczniowie mają jeszcze zajęć po lekcjach, że na przykład ten chodzi na karate, ten chodzi na pływanie, ten na jakąś gimnastykę, ten na jakieś dodatkowe zajęcia, ten ma angielski, polski, fizykę, matmę jeszcze dodatkowe, no to faktycznie tego czasu się nagle jest coraz mniej. A do tego dochodzą jeszcze oczywiście media społecznościowe. W technikum mnóstwo zawodowych przedmiotów, tak, które też pochłaniają dużo czasu. Tempo jest zbyt duże. Lektura jest jedna za drugą, tak, zgadza się. Czyli ta podstawa programowa jest troszeczkę przeładowana. Prawda? Jest troszeczkę jej za dużo. Prace domowe. A z tymi pracami domowymi to jest ciekawa rzecz, bo zawsze jak pytam moich uczniów, czy mają coś zadane, to jedni faktycznie mają bardzo dużo zadane, a inni mówią, że nic nie mają zadane. To o co chodzi? Brak dostępności do książek. Tutaj wypisałam ten punkt, ponieważ rozmawiałam już nie z moimi uczniami, ale mam taką grupę, z którą czytamy lektury, nagrywamy te lektury i zamieszczamy je właśnie. Zamieszczamy je w internecie. Przeczytaliśmy do tej pory całą Balladynę, kilka wierszy Mickiewicza Słowackiego głównie i fragment Dziadów przeczytaliśmy. Teraz planujemy, bo strasznie chcą, Zemstę Fredry. Mam takiego ucznia, on nie jest uczniem. W tej grupie jest chłopiec, który ma Aspergera, ale jest strasznie dobry z polskiego. On z kolei cytuje mi z pamięci na zajęciach, spotykamy się przez internet, na zajęciach mi cytuje fragmenty Zemsty Fredry, to jest genialne po prostu i właśnie dlatego będziemy też czytać wspólnie ten utwór. Z brakiem dostępności do książek, właśnie oni mi zgłaszali, co było interesujące, że kiedy mówili tak, no że czasami to nauczyciele robią tak, że kilka klas jednocześnie musi przeczytać jakiś tam konkretny utwór. No i idą do biblioteki szkolnej i się okazuje, że tego utworu nie ma. I właśnie, ja im mówię, tak jak tutaj pani Ewa napisała, że są portale internetowe, Wolne Lektury na przykład, albo lektury.gov.pl. Tam są zamieszczone te same książki, przez Wolne Lektury właśnie digitalizowane, ale można je właśnie w różnej formie przeczytać, pobrać, czytać w domu właśnie na komputerze, wydrukować sobie cokolwiek. Znaczy miałabym pewne wątpliwości co do niektórych edycji tych książek, szczególnie jeśli chodzi właśnie o Słowackiego, czy Mickiewicza, czy listy Krasińskiego, ale idea jest bardzo dobra, ważne, że te lektury są w internecie, są też inne biblioteki internetowe, z których też można pobierać, może nie tyle pobierać, co korzystać z nich w internecie, z oryginalnych książek, starych książek. W mojej bibliotece na jedną lekturę przypada jeden uczeń. Jest sporo bibliotek publicznych. Obecnie ten też jest taki problem, że biblioteki właśnie są zamknięte, a przynajmniej jest utrudniony dostęp do czytania. Polona na przykład właśnie, dokładnie o tej myślałam.
Nie ma czasu na czytanie refleksyjne w swoim własnym tempie. Tak. Jeżeli chodzi o wolne lektury i o język lektur, to tam jest genialnie opracowane, te lektury są, że każde trudne słowo jest wyjaśnione w przypisie. Tylko że jest taki problem, że właśnie, jak tutaj Państwo mówią, że uczniowie czytają tak naprawdę na czas. Każde spojrzenie do przypisu to jest dodatkowy czas, który taki uczeń musi poświęcić na przeczytanie tej lektury, a oni chcą tylko, jeżeli już czytają, oni chcą tylko przeczytać tę lekturę jak najszybciej. I tak wiedzą, są o tym święcie przekonani, że nie zrozumieją tej książki, więc tylko czytają treść. Oby szybciej, oby powiedzieć nauczycielowi, że przeczytałam książkę. Niektóre pedagogiczne pracują. Często pytając uczniów po omówieniu, skąd to czy tamto wiedzę, okazuje się, że głównie pamiętamy z zajęć. Tutaj u mnie w bibliotece mamy dyżur i rodzice wypożyczają uczniom lektury. Tak, ale jeżeli nie jest to możliwe, to właśnie są dostępne w internecie. I teraz najważniejsze. Nasza spona. Zauważyłam, że w opisie było, w opisie tego webinaru było śmiesznie napisane spo, sub, na. To jest spona. Pewnie pamiętają Państwo. Jeszcze to się omawia w szkole. Książka Niziorskiego, Sposób na Alcybiadesa. Pamiętają, dokładnie. O co tam chodziło, tak mniej więcej, nie będziemy tam opowiadać całej książki. Książkę czy film Spona w latach 90. to jest bardzo, bardzo fajnie nakręcony ten film. Tam właśnie zostało użyte w tym filmie słowo spona. Chodziło o tam tak bardzo ogólnie, że trzech uczniów nie chciało się za bardzo przykładać do nauki, więc szukali sposobu na nauczyciela. No i poszli do maturzystów, którzy sprzedali im właśnie tą sponę. Spona, czyli dokładnie chodziło o sposób na Alcybiadesa, tego nauczyciela historii. I co ci uczniowie tam ciekawego powiedzieli? Powiedzieli tak, na początku spona miała takie trzy etapy. Na początku trzeba tego nauczyciela zdezorientować, następnie postawić go w dryf, i po trzecie, odwołać się do jego zainteresowań. Teraz pytanie, czy tą sponę, te trzy kroki, możemy odwrócić i zastosować do uczniów? Spona na lekturę. Czasami niektórzy omawiają sponę, czy sposób na Alcybiadesa w szkole. Zdarzało się. Jeszcze obecnie. Pewnie tak, tak, można to odwrócić. Teraz pytanie, jak to odwrócić? Jak wygląda zwykle schemat pracy nad lekturą w szkole? Z tego, co ja pamiętam, z tego, co mówią moi uczniowie, to wygląda mniej więcej tak. Przychodzi któregoś dnia nauczyciel, mówi, na ten i ten dzień, za tydzień, za miesiąc, za dwa miesiące będziemy przerabiać taką i taką lekturę. Pierwsza rzecz. Następnie przychodzi ten wielki dzień i jest kartkówka z treści. Następnie lektura jest omawiana według konkretnego schematu, ponieważ mamy taką podstawę programową, i uczniowie muszą wiedzieć te konkretne rzeczy. Na końcu zazwyczaj odbywa się albo sprawdzian, albo praca klasowa, albo coś podobnego. Czy tak to mniej więcej wygląda? Tak.
mniej więcej tak to wygląda. W takim razie spróbujmy zdezorientować takiego ucznia. Tu już jeszcze się to nie odnosi do tego, jak zachęcić go do czytania. To już jest bardziej moment, kiedy on już czyta, albo jest po lekturze, ale właśnie dezorientacja. Co to może być dezorientacja? Jak zdezorientować ucznia? Czyli wyjść w pewien sposób poza schemat, żeby ten uczeń z czymś go zaskoczyć. Właśnie, w jaki sposób go teraz możemy zaskoczyć? Zamiast tej kartkówki, która tak naprawdę nie daje nam pewności, czy ten uczeń faktycznie przeczytał dany tekst. Wystarczy zajrzeć do internetu, zobaczyć, ile jest opracowań danej lektury, ile na YouTubie znajdziemy opracowań, streszczeń i tak dalej. Tak z ciekawości ostatnio właśnie przejrzałam YouTube'a i internet w poszukiwaniu opracowań i zobaczyłam, że ile jest wyświetleń danego filmu, ile jest komentarzy pod tym filmem, które brzmią mniej więcej tak: o, jutro mam kartkówkę z tej lektury, ale nie przeczytałem, dzięki za coś tam, następna osoba, dzięki, dostałem piątkę, nie przeczytałam, i tak dalej, i tak dalej. Tego jest mnóstwo. Więc kartkówka nam nic nie powie o tym, czy uczeń przeczytał, bo on sobie przesłucha streszczenie, on sobie przeczyta to streszczenie i on wszystko wie. Niczym go nie zaskoczymy. W internecie jest też mnóstwo testów, które są w stanie przygotować ucznia do kartkówki z danej lektury. Więc tutaj niczego nie sprawdzimy tą kartkówką. Więc spróbujmy go zdezorientować. Zamiast robić tą kartkówkę, zróbmy mu grę miejską. Tym uczniom w naszej klasie. Zróbmy im grę miejską. Zróbmy im wstępną, może nie tyle wypracowanie, ale taką krótką odpowiedź na pytanie, czy podobała ci się dana lektura lub nie i co ci się w niej podobało lub nie. To już wielki sukces, że w ogóle się nie popisze opracowanie. Tak, zgadza się. Konkurs w bibliotece może być, jasne. Rozłóżmy cytaty po drodze do klasy naszej albo w naszej klasie. I kto pierwszy rozgadnie, gra planszowa, jasne też. I kto pierwszy odgadnie te cytaty, to otrzyma jakąś tam drobną nagrodę. Mi się zdarzyło właśnie u tego maturzysty sławnego, który mi tak odliczał tygodnie do matury, było tak, że on nie czytał tych lektur. I nie chciał czytać tych lektur. Ja mu za każdym razem, jak nie przeczytał jakiejś lektury, kazałam napisać wypracowanie na temat, dlaczego nie przeczytałeś, i tutaj tytuł lektury. Zaczęliśmy od wypracowania, dlaczego nie czytam lektur. Motywacja zewnętrzna, naprawdę. Dlaczego nie memy? Memy też są genialne. Dlaczego nie czytasz lektur? Nie przeczytałeś tej lektury. Po pierwszym, drugim, trzecim razie, jak musiał kolejny raz napisać to wypracowanie, bo tutaj też trzeba wiedzieć, co napisać. Nad odpowiedzią na takie pytanie też trzeba się zastanowić. Uczeń zaczyna wtedy kombinować, zaczyna myśleć, co odpowiedzieć takiemu nauczycielowi. Co, nie było, książka nie była dostępna, nie miałem czasu, ile razy tak można napisać. Tylko w pewnym momencie zaczyna się zastanawiać. Mój maturzysta po drugim, trzecim razie, kiedy musiał takie wypracowanie napisać, w końcu przeczytał dla świętego spokoju, żeby mu więcej nie kazała pisać, dlaczego nie przeczytałeś. Ale proponuję bardziej w inną stronę pójść, żeby pokazać uczniowi, że lektura może mu się nie podobać. Kończyła go pani tym pismem, dokładnie tak. W końcu się nauczył też rozprawki pisać. I maturę zdał, tak? Bardzo dobrze nawet.
z dziadów to była matura, więc dziady przerabialiśmy praktycznie tydzień w tydzień na różne sposoby i za każdym przez tydzień w tydzień mi mówił, że on nie rozumie tych dziadów, a ja go męczyłam tymi dziadami i w końcu się udało. I napisał i bardzo, bardzo dobrą. Więc zdezorientujmy ich trochę. Pokażmy im, że lektury mogą im się nie podobać. Oni wiedzą, że lektury im się nie podobają, że nie rozumieją tych lektur, nie będą ich czytać. Więc odwróćmy to. Pokażmy im, że lektury mogą im się nie podobać, ale niech nam powiedzą, dlaczego im się nie podobają. Niech nam to wyjaśnią. A jeszcze jedna rzecz zapomniałam, też jeszcze wrócę. O tutaj, przy tym dlaczego nie czytają lektur, pominęłam najważniejszą rzecz. Pominęłam pytanie po co. Uczeń, kiedy zadaje pytanie, dlaczego nie czytasz lektur, zdarzało mi się, że uczeń odpowiedział, a po co? Po co ja mam czytać tą lekturę? Kanon trzeba znać dokładnie. Dlaczego? Po co ja mam to czytać? Po co mam czytać? Skoro, to był argument ucznia, skoro egzamin mogę zdać nie czytając lektur. Takie było pytanie ucznia. I wiecie co? Ten uczeń miał rację. Nie znając lektury można spokojnie egzamin zdać. Czy ktoś się nie zgadza? Niech podadzą cechy książki, która miała być lekturą czytaną chętnie przez uczniów. Ma rację. Dokładnie, ma rację. Na egzaminie ósmoklasisty już się to trochę zmienia. Już jest, raczej dostrzegam takie rzeczy, że raczej trzeba znać daną lekturę, żeby zdać ten egzamin, ale na ten ostatnia matura, w tym roku jeszcze ostatnia matura, zobaczymy jak to się zmieni później, można zdać na zasadzie 3. Tak, tak, jeżeli komuś nie zależy na wyniku matury czy egzaminu ósmoklasisty, to nawet nie musi czytać, szczególnie na maturze. Na maturze, tak jak ona była do tej pory, wystarczyło tak naprawdę przeanalizować tylko fragment tekstu. Podstawa programowa jest tak uprzedzona, że czasem trudno wgospodarować na nią na lekcję. Właśnie, tak, dzieciaki na ogół nie mają czasu ani w szkole, ani poza nią, jest mnóstwo przedmiotów, tak, pani Katarzyna ma dokładnie rację z tym, co pisze, i jest ten problem. Więc tutaj to po co? Po co ja mam to czytać? Po co ja mam czytać te utwory XIX-wieczne? Wracamy do naszej spony. Więc w pierwszej kolejności dezorientujemy ich. Nie sprawdzamy, czy znają treść, tylko prosimy, żeby zaczęli myśleć. Jeżeli ci się podobała lektura, napisz dlaczego. Jeżeli ci się nie podobała, napisz dlaczego. Co tam takiego było? Żadne opracowanie lektury nie da odpowiedzi na to pytanie. Czy istota nie leży w dokładnym omówieniu każdego tekstu, tylko raczej wyposażyć w umiejętności przynajmniej samodzielnej analizy? Czasu wtedy mamy więcej. To jest bardzo dobre pytanie, zaraz do tego dojdziemy, bo mamy właśnie na kolejnych slajdach odpowiedź na to pytanie. Kolejna sprawa, postawienie w dryf. I właśnie o co tutaj chodzi? To jest właśnie troszeczkę już zaczęte odpowiedź na to pytanie, które postawiła pani Magdalena. Dlatego, że co pisze pani Kasia, klasy 7 i 8 już nie czytają książek dla siebie, tylko wypożyczają lektury, jeżeli wypożyczają. Zrobiłam to kiedyś, uczeń od razu poprosił o jedynkę. Tak, za pierwszym razem poprosi o jedynkę, za drugim, trzecim razem poprosi o jedynkę, za czwartym razem przeczyta lekturę i napisze. Więc nie poddawajmy się. Postawienie w dryf. Tutaj, co mam na myśli? Jak to można zinterpretować?
Można zmotywować tak, że czytając jest się twórcą analizy, a nie biernym odbiorcą czyjejś interpretacji. Tak, dokładnie. Postawienie w dryf oznacza, dla mnie oznacza, danie uczniowi możliwości, zapewnienie mu takiej przestrzeni na lekcji, żeby zaczął zadawać pytania. Jeżeli czegoś nie rozumie, ma prawo nie rozumieć. Ma prawo zapytać się, co to oznacza. Tutaj oczywiście my będziemy trochę dryfować, zaczniemy tłumaczyć. Jest tendencja, żeby się łudzić. No tak, jest troszeczkę taka tendencja. Ale coś może w końcu zaskutkować. Coś może się udać. Jeżeli uczeń zacznie samodzielnie odkrywać, po pierwsze zacznie słuchać, zacznie czytać, zacznie analizować, zacznie myśleć nad tym tekstem. I trzecia sprawa, odwołanie do zainteresowań. Jak to rozwiązać? W jaki sposób teksty XIX-wieczne odnieść do zainteresowań uczniów? Jakie uczniowie mają teraz zainteresowania? Niektórzy sport na przykład, niektórzy gry komputerowe, jeszcze inni media społecznościowe, jeszcze inni tam coś rysują, inni coś tam piszą. I tak dalej, i tak dalej. Zainteresowań jest mnóstwo. Najgorzej jest, kiedy uczeń mówi, że nie ma żadnych zainteresowań, a później się okazuje, że ma, tylko nie chce o nich powiedzieć. Więc odwołanie do zainteresowań. I teraz, to się wiąże trochę z drugim punktem. I nie chodzi mi w tym trzecim punkcie o to, o co uczeń zapyta, skoro w ogóle nie pracuje, nie czyta. Wiele nie potrafi przeczytać ze zrozumieniem też. My nie mamy się z nimi wadzić, mamy ich chyba budować przekonanie i nawyki także krytycznego myślenia. No właśnie, jeżeli zaczniemy z nimi rozmawiać o danym tekście, ci, którzy nie przeczytali, oczywiście na początku będą siedzieli cicho, nie będą się odzywali, nie będą brali aktywnego udziału w dyskusji. Jeżeli znajdzie się chociaż jeden uczeń, który przeczytał książkę w klasie, z nim możemy rozmawiać. Inni zaczną w końcu obserwować i w pewnym czasie mogą się sami włączyć. Jeżeli nie będzie to dyskusja tylko i wyłącznie o tekście, jeżeli nie będzie to schematyczna dyskusja, ale będzie się też odwoływała do zainteresowań. I nie mówię tutaj o tym, że mają sobie nagle uczniowie wstać i powiedzieć, o, ja to się interesuję grami komputerowymi i w tej grze to robiłem to i to. Nie. Chodzi o to, żeby w swoich zainteresowaniach odnajdywali jakieś podobizny do tych lektur, które czytają. Na przykład. Tak, na przykład. W lekturze. Na przykład w która lektura mogłaby być taka interesująca, która mogłaby się odwołać do zainteresowań uczniów. Mogłoby to być na przykład Balladyna. Jak sobie kiedyś, jeszcze w tym roku, rozmyślałam nad tym, czy Balladyna jest postacią też, ale jest utworem wielopoziomowym. Wiele poziomów jest w tej książce, w tym dramacie. Pięknie, bo jeżeli ktoś by był w stanie coś takiego wymyślić, coś takiego zrobić, z Balladyny byłaby genialna gra komputerowa. Na,
może nie akurat nie dla dzieci, ale genialna gra komputerowa by z tego wyszła. Kamienie na szaniec, czy możemy odnieść do jakichś współczesnych wydarzeń z życia młodych ludzi, naszych uczniów? Niektórzy są na przykład w harcerstwie. Niech opowiedzą nam, czym się obecnie zajmuje harcerstwo. Przynajmniej z początku tej lektury. Zemsta. Zemsta opowiada o dwóch sąsiadach, którzy kłócą się o byle co. Może mają w pobliżu, może raczej niech nie opowiadają o sąsiadach swoich, ale może spotkali się z jakąś taką historią, może w telewizji na przykład, albo w jakimś filmie, w jakimś serialu, w którym dwóch sąsiadów albo dwóch no, jakichś wcześniej znajomych się kłócą. Tak, kamienie na szaniec są najlepiej przyjętą lekturą przez dzieciaki. Tak, zauważam, że dobrze ją rozumieją, jest to dość łatwy język do zrozumienia i też łatwo im się utożsamić już z tymi bohaterami. Nawet bym powiedziała lepiej niż syzyfowe prace. Też samy bohater, bohaterowie. Więc tutaj zemsta. Może w jakimś serialu, który oglądali, albo w jakimś filmie, może coś podobnego znaleźli. Też się tacy bohaterowie kłócą. Opowieść wigilijna. Jest mnóstwo filmów familijnych, gdzie jeden z bohaterów zachowuje się trochę jak Scrooge i nagle odkrywa magię świąt. Jeżeli czytali taki film, jeżeli oglądali taki film albo taki serial znają, to niech się podzielą czymś takim. Może dzieciaki odnoszą spór sąsiedzki w zemście podzielonej współcześnie w Polsce. Może możliwe, to też o tym można porozmawiać z młodzieżą, z ósmoklasistami. Jeśli chodzi o dziady, część druga. Tutaj mam taki filmik przygotowany i nam czas szybko ucieka, to będę trochę szybciej mówić. Dziady, część druga. Utwór fantastyczny. Jest mnóstwo filmów poruszających, filmów czy seriali poruszających taką tematykę. Może niekoniecznie, jeżeli chodzi o o samowywoływanie duchów i próba pomocy im, ale są takie seriale, które świetnie nawiązują do dziadów. Wracamy. Spona. Tutaj nagle widzicie Państwo, pojawił się czwarty punkt. Pokazanie celu. Nasze działanie musi mieć cel. Każde nasze działanie. Rozmawiałam z uczniem klasy szóstej. Oni akurat przerabiali w swojej klasie Hobita Tolkiena. No i pytam, no co jesteśmy, pytam o tą książkę, co tam robicie teraz na lekcji. A on mówi, że teraz będziemy kończyć omawianie tej lektury. No i się pytam, czy będzie jakiś sprawdzian, jakieś wypracowanie, cokolwiek z tego. On mówi, nie, ale będzie, pani kazała nam się przebrać. W sumie nie wiem po co. Więc polecenie było ciekawe, bardzo fajne, żeby przebrać się za jakąś postać z Hobbita, ale ten uczeń nie wiedział, o co chodzi. Dlaczego on ma to zrobić? Siedzą w domu, są zajęcia zdalne, on nie wie po co. Więc tutaj trzeba też pokazać uczniowi właśnie ten cel. Dlaczego ja mam to zrobić? Dlaczego ja mam te lektury czytać? Po to, żeby dostać piątkę? No okej, niektórzy na to pójdą, ale nie wszyscy. I tutaj rodzi się pytanie też, czym jest język polski? W sensie, czym jest przedmiot język polski? Czego my mamy nauczyć? Czy mamy tym dzieciom powiedzieć, nauczyć ich gramatyki, komunikacji? Mamy ich nauczyć o lekturach, żeby wiedzieli, co w tych lekturach jest. Co my mamy ich nauczyć na tym polskim?
czym właśnie język polski służy tylko po to, żeby przekazać tą podstawową wiedzę. Na to pytanie odpowiada już inny ciekawy nauczyciel, akurat języka angielskiego, Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Myśleć krytycznie, wypowiadać opinie, argumentować. Dokładnie o to chodzi. Mamy ich nauczyć myśleć przede wszystkim. Myśleć krytycznie, wypowiadać swoje opinie, komunikować się, argumentować. Tego się mają uczniowie nauczyć. Tutaj mamy fragment, cytat z filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Na pierwszych zajęciach, właściwie na drugich zajęciach, Kitling, świetna rola Williamsa, zaczyna lekcję tak. Na pewno wszyscy z Państwa znają ten film, ja tylko tak pokrótce powiem. Jest taka scena, gdzie właśnie wszyscy siedzą w klasie, Kitling każe wyciągnąć uczniom ogromne tomiszcze zatytułowane Poezja i każe jednemu z uczniów przeczytać ten wstęp do tej książki. No i patrząc po minach tych uczniów, to oni po prostu umierają w tych ławkach. Są tak bardzo znudzeni tym tekstem. Tam właśnie ten wykres, który mamy na tym zdjęciu, to jest właśnie wizualizacja tego wstępu. Że na dole mamy piękno, na górze mamy interpretację, czyli znaczenie danego utworu. No i tam ten doktor Pritchard, bo to był jego tekst, tłumaczy w tym wstępie, jak rozpoznać wiersz, który jest dobry dla nas, wspaniały. B oznacza Byrona, S oznacza Szekspira. Widzimy, że utwór Szekspira jest lepszy od utworu Byrona, ponieważ znaczeniowo i pod względem piękna będzie znacznie lepszy. No i ci uczniowie tego słuchają i co? I na końcu Kitling mówi, ten nauczyciel mówi, że to jest wszystko bzdura. To jest wszystko bzdura. Nie będziemy się tak uczyć o poezji. Poezję będziemy sami interpretować. Moim zadaniem jest nauczyć was myśleć i wypowiadać wasze myśli. I mówi takie właśnie ciekawe zdanie. Pan Pitts uważa, że XIX-wieczna literatura nie przyda się to błąd popełniłam, w biznesie. Zgadza się? Może. Pan Hopkins przyznaje mu rację. Trzeba studiować Pritcharda i realizować własne cele. Zdradzę wam mały sekret. Nie czytamy ani nie tworzymy poezji dlatego, że jest ładna. Robimy to, ponieważ należymy do rasy ludzkiej, a człowieka wypełniają namiętności. Medycyna, prawo, finanse czy technika to szlachetne, niezbędne zajęcia, lecz poezja, piękno, miłość, to dla nich żyjemy. Jeżeli wytłumaczymy naszym uczniom, o co tak naprawdę chodzi, że nie uczymy się, że nie czytamy tych XIX-wiecznych tekstów po to, żeby je przeczytać, ale po to, żeby poznać, w jaki sposób wtedy traktowano piękno, traktowano miłość, poezję i zestawimy to z ich zainteresowaniami później, to może coś z tego będzie. Może zaczną traktować literaturę w trochę inny sposób. Ja moim uczniom mówiłam też na przykład to, że język polski przydaje im się właśnie w komunikacji, że będą właścicielami własnych przedsiębiorstw, będą pracować w jakichś, nie wiem, korporacjach, czymkolwiek, w jakichś biznesach innych. Język polski jest im potrzebny do komunikacji. Jeżeli nie będą potrafili zakomunikować tego, uargumentować, wypowiedzieć swoich opinii na dany temat, no to jakim będą pracownikiem, jakim będą człowiekiem też? Jeżeli nie będą zwracali uwagi na piękno, na miłość, nie będą potrafili o tym mówić.
Teraz tak troszeczkę szybciej. A więc wyjście poza schemat, to już było. Dla mnie, kiedy wskazuję, kiedy mówię uczniowi, żeby coś przeczytał, to fajnie by było, żeby też wskazać mu kierunek czytania, szczególnie jeśli jest to taki początkujący uczeń, który nie za bardzo chce sięgać po lektury. Dlaczego? To już sobie powiedzieliśmy. Więc takiemu uczniowi na początku można by wskazać kierunek tego czytania. Więc czytajcie pod takim kątem, zwróćcie uwagę na to, zastanówcie się dlaczego. Z pewnością część z tych pytań też Państwo wykorzystują na lekcji, ale możemy dodać coś więcej. Jakieś intrygujące pytanie im zadać na początek. Lub nawiązać do doświadczenia uczniów. Czy było w tej lekturze coś, z czym możesz się utożsamić? Dlaczego Konrad znalazł się w celi wileńskiego klasztoru? Na rekolekcji się tam nie wybrał. Oraz kształcenie potrzebnych umiejętności na podstawie danych pisarzy lub danych utworów literackich. O czymś na pewno zapomniałam, zaraz do tego wrócę. Na przykład na podstawie Słowackiego lub innego pisarza możemy nauczyć naszych uczniów pisania CV. I już wiem, o czym zapomniałam. Genialnym rozwiązaniem byłoby to, tu ktoś wcześniej o tym pisał, żeby lekcje historii i języka polskiego były prowadzone tak jakby tematycznie jednocześnie. Że kiedy mówimy właśnie o rozbiorach, o literaturze XIX wieku, to żeby na historii też o tych rozbiorach coś było. Żeby te dwa przedmioty się uzupełniały. Oczywiście jest to bardzo idealistyczne wyobrażenie i raczej niemożliwe do spełnienia, ale dlatego musimy właśnie na polskim uzupełniać te treści historyczne też, żeby o nich opowiedzieć naszym uczniom. W przypadku, jeżeli uczniowie na początku pewnie nie będą specjalnie zainteresowani, korelacja przedmiotowa, dokładnie o to chodzi. Tak, pani Sylwia, kombinuje trochę. Warto kombinować, próbować cokolwiek, żeby jakoś uzupełniać tę wiedzę. Juliusz Słowacki na przykład, CV, kiedy piszemy, pisząc taką rzecz, po pierwsze, nasi uczniowie dowiadują się różnych ciekawych rzeczy na temat naszych pisarzy, poetów. Muszą przeczytać dany tekst, wyciągnąć z niego wnioski, zapisać to. Dowiadują się na przykład, że... dlaczego tak? O Słowackim ze szkoły wynosimy pewien stereotyp o Słowackim. Prawda? Tak. Już Słowackim był maminsynkiem, nie pracował, mama go utrzymywała, cały czas pisał tylko utwory wobec Mickiewicza. W ogóle to takie słabe, niezrozumiałe są te utwory, językowo kiepskie i tak dalej. Taki wynosimy stereotyp. Taki wynosimy właśnie stereotyp o tym naszym Słowackim. A możemy go trochę inaczej zinterpretować. To pominę, bo już mamy mało czasu. Moim zdaniem nauczyciel języka polskiego powinien być specjalistą od PR. I najlepiej, żeby umiał posługiwać się storytellingiem trochę. Co nam to daje? Żeby każdy, ktoś mi powiedział taką ciekawą rzecz, że wszystko w XXI wieku może być albo produktem, albo usługą. Czyli czymś, co możemy sprzedać.
czymś, co możemy sprzedać. Storytelling to jest właśnie pewna metoda opowiadania o tym, żeby zachęcić też właśnie do sprzedaży. O storytellingu na przykład w marketingu się dużo mówi. Więc kiedy mówimy naszemu uczniowi, przeczytaj na ten i ten dzień daną lekturę, to spróbujmy zmienić narrację. Spróbujmy mu wykorzystać właśnie takie narzędzia przydatne w marketingu. Na przykład w reklamie. Mamy taką sytuację, że są w stanie wcisnąć nam produkt, którego nie potrzebujemy. Ponieważ tak jest, do tego służy odpowiednia narracja, odpowiednia historia. Więc zamiast mówić uczniowi przeczytaj, to powiedzmy mu, co tam się w tej lekturze takiego dowie, że warto ten tekst przeczytać. Co tam takiego jest? Że warto. I właśnie zwykle jest tak, że na przykład w przypadku dziadów historię o tym, o danym utworze zostawiamy już na sam koniec, kiedy nasi uczniowie przeczytają lekturę albo nie przeczytają, przechodzimy i zaczynamy im opowiadać na przykład o filomatach. W dziadach część trzecia, o filomatach zaczynamy im opowiadać. A spróbujmy troszeczkę przenieść czasowo tą opowieść o filomatach. Zacznijmy im mówić o tym trochę wcześniej, zanim oni zaczną to czytać, żeby ich jakoś zachęcić do tego czytania, żeby im opowiedzieć, że byli tacy filomaci, kto to był, dlaczego się znaleźli właśnie w tej celi wileńskiego klasztoru, co tam się takiego wydarzyło, jak to się skończyło. Mając już wiedzę tą historyczną, łatwiej im będzie też zrozumieć pewne rzeczy, które w tej powieści się dzieją. Tak samo właśnie tutaj w przypadku tego słowackiego nieszczęsnego. Kiedy, żeby zburzyć ten stereotyp, starajmy się też inaczej mówić o słowackim. Tutaj jest właśnie taki przykład z profesora Marka Troszyńskiego. Słowacki jest dla mnie patronem indywidualizmu. Właśnie tego własnego zdania. Nie poddawania się myśleniu mainstreamowemu. Może ma nawet trochę takiego myślenia alternatywnego, trochę kontrkulturowego. I pozostaje właśnie takim, można powiedzieć, tricksterem. Kimś, kto stale szuka drogi, jakby przekory, i potem z tej przekory rodzą się wartości. Bo nie jest to przekora wobec prawdy, ale wobec stada. Czy podważania jakichś zupełnie prostych prawd. On był jedynym, który podważał Mickiewicza. Czyli przedstawmy tego Słowackiego, czy innego pisarza, w zupełnie innym świetle. Zapomnijmy o tym stereotypie, który był do tej pory i pokażmy tego Słowackiego jako kogoś, kto faktycznie przyniósł nową jakość naszej literaturze. Był tym, który wprowadził właśnie był tym, który myślał trochę alternatywnie, trochę kontrkulturowo. Był tym, który tego mu właśnie zazdrościł Gombrowicz, tego miejsca, jako właśnie tego poety kontrkulturowego, alternatywnego, nowatorskiego trochę nawet, może nawet. Gombrowicz mu tego strasznie zazdrościł, bo on chciał być tam pierwszy, a Słowacki był przed nim i już sobie zaklepał to miejsce. Jeżeli zaczniemy przełamywać stereotypy, nawet o tym Mickiewiczu, który był taki doskonały i w ogóle, to uczniowie też zaczną spoglądać na tego poetę trochę inaczej. I jest tak, została nam minuta, a ja miałam film do wyświetlenia, więc chyba już go nie zdążymy. Czy zdążymy? Nie zdążymy. Ponieważ chciałam jeszcze opowiedzieć o innym rodzaju PR-u, jakim może być na przykład film przygotowany przez samą młodzież,
Może link, właśnie. To tutaj właśnie wysyłam link do tego filmu. W jaki sposób można połączyć dziady ze współczesnością, z naszymi współczesnymi przeżyciami. I na koniec w takim razie jeszcze wypowiedź użytkownika internetu, to była kobieta akurat, która skomentowała w ten oto sposób cytat z pana Tadeusza. Tam był fragment o kawie, o przygotowywaniu kawy z pana Tadeusza i ta internautka w ten oto sposób skomentowała. Cały pan Tadeusz jest taki, ale trzeba wyjątkowego talentu, aby o tym uczniów przekonać. Wtedy, może jeśli nawet nie przeczytają od razu, kiedyś na pewno sięgną i wpadną w zachwyt. I z tą pozytywną myślą właśnie chciałam zakończyć ten webinar. Chyba, że mają Państwo pytania, to zachęcam jeszcze. Ja bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam na profil na Facebooku Kody Literatury. I do zobaczenia na kolejnym webinarze, który też niedługo się odbędzie. Będziemy rozmawiać o internetowych escape roomach. Dziękuję bardzo.